Dzisiaj sztuczna inteligencja jest w przedszkolu i jeszcze niewiele umie, ale błyskawicznie się rozwija. W efekcie bardzo szybko może się stać niebezpiecznym partnerem. Ja uważam, że między innymi uniwersytety mają na celu to, żeby przygotować nas do współpracy ze sztuczną inteligencją w taki sposób, że będziemy umieli obronić się przed jej intrygami. Jest taki film Ona, który pokazuje aplikację, która zarządzała życiem mężczyzny. I ta sytuacja przy sztucznej inteligencji jest bardzo prawdopodobna. Jeżeli nie będziemy umieli traktować sztucznej inteligencji jako partnera i nad nią panować, to na pewno będziemy niewolnikami sztucznej inteligencji, która zarządzi całym naszym czasem, większością naszych decyzji i da nam te radości, które wie, że mamy taką potrzebę i zajmie się naszym życiem w całości. To jest bardzo niebezpieczna wizja.